Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Jakub Brzozowicz i zapraszam Was do odsłuchania podcastu, w którym poruszymy temat fake newsów. Dziś nieco przybliży nam go pan Kamil Zieliński, psycholog, wykładowca, trener biznesu, który zgodził się odpowiedzieć na moje pytania, za co bardzo serdecznie panu Kamilowi dziękuję. No właśnie, fake news. O ile to zagadnienie jest znane przez nas dość dobrze, cały czas mamy tych właśnie nieprawdziwych informacji w sieci i nie tylko, coraz więcej i nadal dajemy się na nie nabierać. Jeśli czasy, w jakich przyszło nam żyć, a mowa tutaj o pandemii koronawirusa, która w dużej mierze przeniosła nasze życie do sieci, a także odnosząc się do trwającego konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją i Ukrainą, spowodowały zdecydowany wysyp właśnie fake newsów, ale też zwiększyła się nasza świadomość społeczeństwa na ich temat. I może, przynajmniej w mojej opinii, przed wspomnianymi wydarzeniami zagadnienie popularnego fejka mogło się odnosić do raczej błahych spraw, dziś jest zgoła odmiennie. Nazwijmy to tak, że proceder trwa w najlepsze. Dlaczego? No powodów jest bardzo dużo. Ja się trochę odniosę do tego, o czym pan mówi, że wcześniej nie były tak groźne. Różne były. Znaczy były te bardziej groźne i mniej groźne, ale na pewno i tutaj się zgadzam w zupełności, że mamy ostatnio wysyp fake newsów różnej maści od właściwie początku pandemii, gdzie no powstało mnóstwo i fake newsów i teorii spiskowych dotyczących całości pandemii. Później przez wojnę w Ukrainie to tutaj raz fake newsy, a dwa już taka celowa dezinformacja, bazująca oczywiście na fake newsach bardzo mocno. No i oczywiście kryzys gospodarczy, który opiera się, czy informacje, o którym opierają się bardzo mocno, czy dosyć często na fake newsach, znowu na dezinformacji, na teoriach spiskowych i na tak zwanym chociażby wielkim resecie. To jedna z takich teorii spiskowych, które mówią o tym, że jakby to wszystko jest mocno zaplanowane. W rzeczywistości chyba nie mamy tak uporządkowanego świata. Natomiast tak, rzeczywiście jest tak, że no, ktoś tworzy z jakiegoś powodu jakiegoś fake newsa, no a internauci, my wszyscy właściwie po części, rzeczywiście stajemy się trochę takimi pożytecznymi idiotami i ślemy dalej, niewiele myśląc, udostępniamy, przesyłamy, kopiujemy linki, wklejamy do naszych znajomych i tak dalej. No i niestety tutaj prawda jest taka, że jak to kiedyś powiedział Józef Goebbels, no kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą i z fake newsem jest niestety bardzo podobnie, to znaczy im więcej razy on jest powtórzony, im więcej razy jest udostępniony, tym bardziej nam się wydaje wiarygodny. A tak naprawdę nie zwiększamy jego wiarygodności, tylko zwiększamy jego udostępnienia. No ale w naszym odczuciu, a właściwie nasz mózg podpowiada, że skoro dużo osób coś robi, czyli dużo osób na przykład udostępnia albo wierzy w daną prawdę, pseudoprawdę, no to jest to właśnie pewnie jakaś prawda prawdziwa, objawiona, a w rzeczywistości możemy mieć do czynienia z konkretnym fake newsem. A to jest gdzieś tak, że mózg potrzebuje takiego bodźca? Jednak większość realnych informacji, jakie przeczytamy w dziennikach, daleka jest od sensacji i zwyczajnie je pomijamy. Gdy jednak pojawi się materiał, który jeszcze obarczony będzie chwytliwym tytułem w stylu szok, a jednak rząd chce nas oszukać, oni znają prawdę, to jest przez nas automatycznie selekcjonowane jako coś interesującego? No jasne, że tak. Mózg poszukuje emocji. Więcej emocji jest niestety w newsach negatywnych. To znaczy news pozytywny jest super i oby jak najwięcej takich, ale wielokrotnie chyba różne programy informacyjne próbowały przekazywać też pozytywne informacje i one się zwyczajnie słabo przyjmują. Dużo lepiej przyjmują się niestety informacje negatywne i to pięknie widać w badaniach, które prowadzone są w internecie. Otóż okazuje się, że my dużo chętniej przesyłamy te negatywne informacje, dużo chętniej je udostępniamy, szerujemy, pokazujemy znajomym i tym podobne. I to dlatego większość informacji, newsów, jakkolwiek zwać, są negatywne. No a fake newsy mają to, o czym pan tutaj pięknie powiedział, mają tę dawkę bardzo emocjonalną w sobie. Często są okraszone jakimś mocno emocjonalnym tytułem w postaci właśnie szok, nie uwierzysz, co się stało, albo nie wiem, odniesienia do jakichś wydarzeń, które się niedawno na świecie wydarzyły. Jest to pokazane na przykład z jakiejś tajemniczej strony, że nie uwierzysz, kto za tym stał, albo coś w tym rodzaju. No i później my mamy ochotę kliknąć, sprawdzić, właśnie z tym sprawdzeniem to różnie, bardziej nawet na samym tytule bazować, udostępniać,
albo jeżeli nawet nie udostępniamy, to już niewiele osób zastanawia się, żeby o czymś takim nie porozmawiać przy stole gdzieś tam ze swoją rodziną. Wiele osób niestety powtarza newsa, którego wcale nie przeczytała, tylko po samym tytule stwierdza, że no tak na pewno jest, bo widziałem, no właśnie, widziałem w internecie, widziałem w mediach społecznościowych i tym podobne. A idąc bardziej właśnie w kierunku psychologii i tematu błędów poznawczych, jest tak, że nasz mózg często szuka potwierdzenia i czasem przez to troszeczkę nas odwodzi od faktów. Opowie nam pan o tym więcej? Jasne, ten błąd potwierdzenia, czy efekt potwierdzenia, nazywany też efektem konfirmacji, pokazuje taką naszą prawidłowość działania naszego mózgu, nas, naszej psychiki. To znaczy, że my dużo chętniej szukamy potwierdzenia tego, co myślimy o świecie, niż szukamy czegoś, co będzie temu zaprzeczać. Jeżeli myślimy sobie, że a, ten kryzys to on taki nie do końca, tylko chyba ktoś tutaj ręce maczał i widzimy newsa, który trochę jakby wskazuje na to, że ktoś mógłby tak zrobić, to jest większe prawdopodobieństwo, że uwierzymy właśnie w taką informację, niż w jakieś dane ekonomiczne, gospodarcze, tłumaczące skąd ten kryzys realnie się wziął. Często tłumaczę to studentom na takiej zasadzie, że kiedy piszemy jakąś pracę dyplomową, to stawiamy tam hipotezę i staramy się ją obalić. I jak się nie udaje obalić, to piszemy w pracy dyplomowej, że no, na bazie informacji, które zgromadziliśmy, nie da się tej hipotezy obalić, więc możemy uznać, że na bazie tych informacji jest prawdziwa. Natomiast w świecie standardowym robimy zupełnie inaczej, w świecie realnym, nienaukowym, i dążymy raczej do tego, żeby potwierdzać to, co sobie myślimy o świecie. No i teraz, jak trafiamy na takiego fake newsa, który, czy newsa w ogóle, który w jakiś sposób potwierdza to, co my o świecie myślimy, to jesteśmy bardziej skłonni wierzyć to, co w tym artykule jest powiedziane. To dlatego jedną z takich zasad, kiedy mamy analizować fake newsy, jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest zgodne z moimi poglądami. Bo jeżeli jest takie w pełni zgodne z moimi poglądami, to ja jestem bardziej skłonny w to wierzyć, a odrzucać te rzeczy, które są niezgodne. A to wcale nie znaczy, że to, co zgodne z moimi poglądami, jest prawdziwe, a to, co niezgodne, jest nieprawdziwe, bo może być zupełnie odwrotnie. Co trzeba zrobić, żeby ludzie chcieli zadawać sobie te pytania? Pan ładnie mówi o tym, że trzeba się zastanowić, pomyśleć, spojrzeć z szerszej perspektywy. Ale według pana, co należy zrobić, żebyśmy samodzielnie chcieli wydostawać się właśnie z tych zastawionych na nas pułapek? To zacznijmy od tego, że rzeczywiście człowiek jest leniwy. I to nawet nie wynika z tego, że my po prostu jesteśmy takimi leniami sami z siebie, tylko nasz mózg jest w dużej mierze leniwy, to znaczy stara się oszczędzać energię, bo jakby musiał analizować wszystko, to byśmy byli strasznie zmęczeni, jeszcze bardziej niż jesteśmy teraz. No, trudno w to uwierzyć, nie? Jest całe szczęście, że on momentami chodzi na skróty, ale niestety przez to chodzenie na skróty czasem wyprowadza nas na manowce. Właśnie manowce błędów poznawczych i dlatego przydaje nam się bardzo mocno krytyczne myślenie. Problem jednak polega na tym, i myślę, że pan właśnie ten problem zauważył, że nikt nas krytycznego myślenia nie uczy. To znaczy, nie wiem, czy pan pamięta ze szkoły taką lekcję, na której uczono pana krytycznego myślenia, analizy danych pod kątem ich prawdziwości, sprawdzania rzetelności, sprawdzania tego, czy na przykład ktoś mną nie manipuluje, bo zakładam, że pan nie pamięta, bo chyba takiej lekcji nigdy nie było. To znaczy, jeżeli chodził pan do standardowej szkoły podstawowej i później do określonych szkół średnich, to raczej ich nie było, bo ja takich rzeczy niestety, pomimo tego, że bardzo dobrze wspominam swoje lata szkolne, nauczyłem się dopiero na studiach psychologicznych. Wydaje mi się, że na niewielu innych kierunkach niż psychologia, uczymy się tego krytycznego myślenia. Więc pewnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie krytycznego myślenia i to możliwie jak najwcześniej, bo już najmniejsze dzieciaki powinny uczyć się tego, że jak wyskakuje reklama w telewizji, w jakimś serwisie, w którym oglądają sobie filmiki, to ona jest spersonalizowana pod nich, bo jakby serwis wie, jakie filmiki ogląda dzieciak. No i ta reklama jest po to, żeby sprzedać ten produkt. I to też jest rodzaj krytycznego myślenia. Od tego możemy przechodzić właśnie i do fake newsów, i do obalania teorii spiskowych, no i do tego, żeby myśleć rozsądniej. Chciałem powiedzieć myśleć samodzielnie, ale ten tekst został zawłaszczony akurat przez ludzi od teorii spiskowych, więc musimy wymyśleć coś innego. Niektóre fake newsy są tak skonstruowane, że wcale nie trzeba się szczególnie zastanawiać, żeby od razu zauważyć, że są one niespójne.
Na przykładzie naszej rozmowy, która jest nagrywana, ona zostanie przeze mnie przeredagowana, coś do tego dogram, pan to zautoryzuje, a montażysta zmontuje i gotowy produkt trafi do sieci. Tymczasem trafiamy na filmiki, które zaczynają się słowami: nagrywam to po raz drugi, bo oni nie chcą, żebyście o tym wiedzieli i poprzedni film został usunięty. I takich przekazów mamy multum. Tak, to jest duża przewaga fake newsów, czy różnej maści teorii zakrawających o spiskowe, że one nie muszą być tak dobrze przygotowane jak te teorie, które obalają. To po pierwsze. Po drugie, pewne błędy, które tam się pojawiają, łącznie z błędami ortograficznymi, o dziwo grają na korzyść tych filmików i wyznawców, ponieważ wydają się, jakkolwiek by to nie brzmiało, bardziej prawdopodobne. No i mam nadzieję, że tu nikogo nie obrażę, ale też trafiają do odpowiedniej grupy odbiorców, a to dosyć ważne. Ponadto fake newsy, jak i teorie spiskowe, cały czas łączę te dwa wątki, bo one są dosyć bliskie siebie wbrew pozorom, bardzo często przedstawiają nam taki bardzo uproszczony obraz świata. To znaczy one nam mówią wprost, jak jest, według tej teorii oczywiście. I człowiek wtedy nie musi się wysilać i analizować kilku stron, patrzeć na to z jednej, drugiej, trzeciej i gdzieś tam pozbywać się tych błędów poznawczych, tylko myśli sobie, aha, no to jak tak powiedzieli i tak jest, no to tak jest, nie? I to jest prostsze. Czyli przyjmuję to, jak jest i lecę sobie tym schematem. Dodatkowo oczywiście te emocje, które to budzi. Dodatkowo często zdjęcie pewnej odpowiedzialności z osoby, która to przyjmuje, bo nagle okazuje się, że to nie my jesteśmy winni tego, co dzieje się w naszym życiu, czyli na przykład przechodzimy przez jakiś kryzys, załóżmy finansowy, i to nie my jesteśmy winni temu, że ten kryzys u nas występuje, tylko jest jakiś tam rząd światowy, który to spowodował. Nam się może zrobić lepiej, ponieważ możemy zwalić tę winę na ten rząd światowy, czy na cokolwiek innego, co tam w danej teorii jest ujęte. Przez co no, jakby zdejmujemy z siebie odpowiedzialność, nie musimy się czuć winni, trochę nam się lepiej żyje. A to, że to kłamstwo, no trudno. Nie przeszkadza nam to. Nie przeszkadza, tak. Jest taki obrazek w internecie, który to ładnie prezentuje, gdzie kłamstwo jest takie mięciutkie, przyjemne, można je wyściskać, położyć się na nim, jest super wygodnie, a prawda jest taka, do której się nie da przytulić. Jest koląca, bardzo twarda i taka nieprzyjemna. No ale mimo wszystko lepiej, żebyśmy wybierali prawdę. I chyba dlatego też proponowałbym to krytyczne myślenie od dzieciaka, ze względu na to, że może to by nas uodporniało na to, że ta prawda jest taka nieprzyjemna, ale ostatecznie jest bardziej korzystna, długoterminowo zdecydowanie tak. Jednym z rozwiązań, jakie powstały, aby sobie z fake newsami radzić, jest Calypso. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach wspierania wysokiej jakości produktów informacyjnych i zwalczania fałszywych wiadomości. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie calypso.ue.katowice.pl. A w dużym skrócie jest to strona, na której każdy w prosty i wygodny sposób może zgłosić wszelką napotkaną w internecie treść, jeżeli uzna, że może ona być właśnie fake newsem. Jak pan sądzi, czy to dobry pomysł i przede wszystkim, czy użytkownicy będą chcieli z tego korzystać? Nie wiem, czy ludzie będą chcieli z tego korzystać, ale pomysł wydaje mi się genialny i sam na pewno chciałbym z tego skorzystać i wypróbować. Wydaje mi się, że bardzo potrzebna będzie odpowiednia kampania, która rozreklamuje ten projekt, tak żeby to trafiło do ludzi, trafiło też do odpowiednich ludzi. Ja widzę jeden problem działania anty-fake newsowego, że on trafia do ludzi, którzy jakby nieźle sobie radzą z fake newsami, nie jest z nimi najgorzej. A to trzeba byłoby trafić do ludzi, którzy mocno wierzą w fake newsy, no nie? No więc gdzieś tam od tyłu by trzeba było trafić, ale może to jest właśnie pomysł, bo wydaje się, o tym, o czym pan powiedział, że w użyciu jest to dość proste. Ludzie nie lubią skomplikowanych narzędzi. Może tędy droga, ja jestem jak najbardziej za, bardzo mi się pomysł podobał, sam chętnie skorzystam. Na koniec poproszę o krótkie podsumowanie. Co jeszcze możemy robić, aby z tymi nieprawdziwymi informacjami walczyć? Nie poddawać się emocjom, zastanowić się 5 razy, zanim coś będziemy szerować, czyli udostępniać. Sprawdzać te informacje również pod kątem tego, czy na przykład jest tam podane źródło, kto jest autorem tego tekstu, czy to jest w ogóle jakaś realna postać, czy w ogóle jest podpisana pod tym tekstem, kto to udostępnił, na jakich portalach się to znajdowało.
czy to jest zgodne z moimi poglądami, czy nie? Dlaczego ktoś mógłby napisać taki artykuł? Czy gdzieś znajdujemy, gdzie indziej w internecie, czy gdzie indziej w mediach podobny artykuł, który by jakby potwierdzał tę samą tezę? Czy to może być w jakiś sposób szkodliwe, jeżeli to udostępnimy, nie? Czyli włączamy odpowiedzialność, no bo my niestety w internecie sobie mocno folgujemy, pozwalamy sobie na bardzo dużo rzeczy, których byśmy nie zrobili w świecie realnym. A pora przyzwyczaić się do tego, że to już nie jest ten czas, kiedy my wchodzimy do internetu, tylko to jest już czas, kiedy my w tym internecie jesteśmy bez przerwy, niezależnie od tego, czy jesteśmy w świecie realnym czy wirtualnym. Smartfony nam to zrobiły w dużej mierze, bo mamy internet wszędzie i to jest fajne, tylko musimy nauczyć się odpowiedzialnie z tego korzystać, a wciąż jeszcze długa droga do tej odpowiedzialności. Panie Kamilu, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że moja rozmowa z panem Kamilem przypadła wam do gustu i przede wszystkim rozjaśniła nieco temat, jaki był tutaj poruszany. Wkrótce pojawi się kolejny podcast, również odnoszący się do fake newsów, ale tym razem prześwietlimy go w kontekście naszego bezpieczeństwa. Jeśli wytrwaliście do końca i spodobał wam się ten materiał, śmiało podzielcie się nim ze znajomymi. Zapraszam także do odwiedzenia naszej strony internetowej tubachorzowa.pl, na której zawsze znajdziecie najświeższe informacje z naszego miasta, które codziennie przygotowuje dla Was zespół dziennikarzy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.